czas na przepis magiczny. Mania i Laura zapraszają do tajemniczego ogrodu. Teraz zrobimy przepiękny i przepyszny ogród warzywny. A ja robię jadalną ziemię. Zaczynam od zrobienia bazy ogródka. Kremowy serek mieszam z drobno posiekanym szczypiorkiem. Teraz trzeba to jeszcze trochę doprawić solą i może pieprzem. Ziemię jadalną robi się z chleba. To jest chlebek purpernikier i on jest ciemny, wygląda jak ziemia. Ale najpierw muszę go zmielić. Ale trzeba jeszcze trochę, bo do naszego ogrodu potrzeba dużo ziemi. Teraz masz więcej i trzeba mocniej. Kruszy się. Dobra. Do rozdrobnionego pumpernikla dodajemy zmielone orzechy laskowe, bo chcemy, żeby ten kolor naprawdę przypominał ziemię. Gdzie ja wymieszam? A ja przełożę twarożek. Mania! To nie tak! Pokładam to w rzędzikach. No ej, to wiem, tu już wyrwali kiedyś. Patrz, Mania, i wtykamy teraz. Patrzcie! Takie było... Najprawdziwsza na świecie fioletowa marchewka! Teraz bierzemy taką garstkę ziemi, patrz, Mania. I sypiemy. Nasz ogródek gotowy. Mama, chodź to szybko! Cześć! Wow! To jest twój ogródek! A to się je? Tak! A z czego zrobiłyście taką ziemię? Spróbuj, to zobaczysz. Pumpernikiel? Tak! Mam, pyszne! Przede wszystkim jest tutaj dużo warzyw, dużo chrupania, no i chleb w roli głównej. Ja to kupuję. Pyszka. Pokaż zęby. No tak, jak ziemia, to ziemia, ale przynajmniej jadalna.